Siemanko, z tej strony Sebol, a tu w sumie mogę wam coś opowiedzieć, bo nie wiedziałem, jaką historię z życia wybrać, ale opowiem wam, jak się zaczęła moja przygoda z papierosami. To może być nawet ciekawe, a może nie ciekawe. Jak kogoś to ciekawi, to chętnie opowiem. A mianowicie, mnie nie będzie za bardzo widać, nie chciałem chodnika pokazywać, chociaż ja wolę chodniki, bo to co to komu przeszkadza, jak jest historia z życia, ale się pokaże, niech będzie. A mianowicie ja przygodę z fajkami, no, nie było tak do końca, że ja w szkole zacząłem przygodę z fajkami. No, przeważnie wszyscy zaczynają przygodę z fajkami, to wiecie jak. A że w szkole, że kolega czy koleżanka poczęstować chciała, albo chciał ktoś zaszpanować przed kolegami, że oni palą, to ja też się wtopię w tłum, żeby wiecie, żeby być... Że was lubiali, albo lubili, tak się mówi, lubili. Żeby być lubianym przez otoczenie. Ja w szkole jakichś takich problemów nie miałam z tym, żeby... Znaczy, to, że ja byłem takim kiedyś, bo ja wam kiedyś to opowiadałam, byłem takim nieśmiałym byłem człowiekiem, że tam nie bardzo kontakt łapałem. A nawet jak chciałam złapać, to nikt ze mną nie chciał. Ale jak były papierosy czy napój, bo napój chcieli, to zawsze było. A to, o masz napój, dzisiaj się napije łyka. Aż do tego, doszło do tego stopnia kiedyś, że musiałem chować ten napój. A jeden raz mi się udało schować, miałem reklamówkę z ciuchami na WF i tam na samym dnie była ta kola czy coś tam. Przeważnie kolę piłem kiedyś. I potem były te ciuchy na WF. I o dziwo ten kolega nie znalazł raz. Szukał i mówi, naprawdę nie masz. Ale nie, ale historia o papierosach. Nie zaczęło się to w szkole, nie. Broń Panie Boże, jak to mówili. Nie, to się inaczej, nieważne. Nie, to nie zaczęło się w szkole, tylko zaczęło się od kolegi, z którym była historia. Kiedyś opowiadałem o koledze, Wojtek się nazywa, bez nazwiska, bo niepotrzebne to do historii. I z Wojtkiem kiedyś tak. Było tak, że no nie mogliśmy kupić fajek, z piwem też było ciężko, no bo piwo to tylko nam się udało załatwić. A nie wiem, czy wam sprzedam tipa jakiegoś, czy jakiś pomysł, ale z piwem się robiło tak. Jestem tak zjebany, jestem strasznie zmęczony. Dzisiaj w pracy. Jeszcze miałem być jutro i pojutrze, ale jutro odmówiłem, bo nie dam rady. 3 dni nie dam rady po cały dzień być. Ja robię po 16 godzin. Od 6.30 do 22.30, żebyście nie myśleli, że ja pół dnia robię, ja cały dzień. No i tak, z piwem było. O, właśnie tutaj jakiś... Ledwo człowiek się rusza. Udało się wstać. Orban. Chyba widział, że go nagrywam. Trudno. A tam nic nie było widać zresztą. No i z piwem to było tak. Piwa, jedyny sposób, który nam się wymyślił kolega, to chyba każdy zna, jak nie zna, no to według mnie ten sposób jest znany z piwem, bo po prostu prosiliśmy jakiegoś menela, że mu damy, że piwo jedno dla niego będzie, czy zapłacimy mu za to, na piwo damy, że nam kupi piwo. I kupił nam królewskie, nie pamiętam, nazwa jest obojętna. I zaś jeszcze jeden kolega do nas się taki, mieliśmy takiego kolegę jeszcze jednego, który fajny wkręt kiedyś zrobił, zamówił komuś kurczaki KFC, parę sztuk do domu, ale to historia taka, że potem się bał, bo się okazało, że ten gościu, który przyjechał z tymi kurczakami, tym skuterem z KFC, to mówi, o kurde, wczoraj u mnie był w domu, jak mnie zobaczy, to pomyśli, że ja coś, może sobie wziąć, że ja coś tam, że tam stoję, czy coś, nieważne. Piwo wypiliśmy, piwo to tam nie smakowało mi. Ale z fajkiem to było tak, że nie można było fajek załatwić. Nie prosiliśmy tego, bo fajki to droga rzecz, wiadomo. Chociaż kiedyś za dychę można było pewnie kupić wtedy. Czy tam troszkę powyżej. Ale taka historia, że myśmy zbierali. Po prostu wstyd mi do tego przyznawać się. Ale jestem szczery tutaj. Będę szczery i możecie się śmiać, możecie mnie zjechać.
ale zbierało się PET. Człowiek był głupi. Wiadomo, że teraz to by nie przeszło, bo jest wirus, a po drugie to i tak bym tak nie robił. Ale ogólnie, no, zbierało się PET. W sensie, no, tak jak leżały, nie wiem, połówka. Leżała połówka, ktoś przygasił, albo na ziemi połówkę znalazłem. Na przykład, nie wiem, tu idę na ziemi, znajduję pół papierosa. Teraz tutaj gdzieś na przykład na ziemi. No i wziąłem sobie pół papierosa po prostu. Czy tam jeszcze nawet dwa machy były i tak paliliśmy. Ale moje pierwsze początki palenia to były takie, że ja się nie zaciągałem, czyli robiłem tak. Brałem papierosa. Nie pokażę wam na przykładzie nawet zapalniczki, nie chcę mi się fajka wyciągać. Brałem papierosa, robiłem tak. I dmuchałem od razu, a nie robiłem tak. Do płuc nie brałem. To były moje początki. Zaraz dojdziemy do tego, dlaczego w moim wersie piosenki jest, że nie mogłem podnieść pufy, bo też będzie związane to z moim tekstem piosenki ostatnim. Ostatnim do piosenki Gnocz. Ale i tak. Żeśmy tak palili w taki sposób. Żeśmy tak palili. I potem pamiętam jeszcze, że pamiętam, że był taki moment, że ja potem przestałem w ogóle palić, bo mnie to nie interesowało. W ogóle mnie to nie ciągnęło w ogóle. Popaliłem sobie trochę z kolegą, tak pety pozbieraliśmy i koniec. Ale potem wyszła taka sytuacja, że ktoś z rodziny, nie będę wam mówił, kto to jest. Po prostu wam powiem, że ktoś z rodziny, czyli nie wiem, wujek, ciotka, no ktoś po prostu z rodziny taki, no najbliższa to jest moja mama i mój tata. A to są taka dalsza, taka rodzina. Czy wujek, czy ciotka, to jest mojej mamy siostra urodzona, ale dla mnie to jest ciotka tylko. Ale to też jest ważne, wiadomo, bo ciotka też jest ważna jako rodzina, ale to nie jest taka najważniejsza. No i ktoś mnie mówi tak, spróbuj coś tam i chyba pierwsze fajki, jakie paliłem, to nie mogę sobie, ale chyba Marlboro. Drogie, chyba najdroższe były. I tak były chyba najdroższe. No bo takie ceny były podobne, bo ja nie pamiętam tych cen. Ale kiedyś za dychę można było chyba kupić fajki. Potem jeszcze były takie rzeczy, że Paramounty paliłem fajki. I fajranty, z którymi się wiąże jedna historia. Ale właśnie do tego dojdziemy. Zacząłem palić. I namówiła mnie ta osoba, żeby spróbować. Tak zacząłem palić, ale też się nie zaciągałem chyba. Nie pamiętam już, bo ja pamiętam, że pierwszy raz to wam powiem. I potem był taki moment, że rzecz się dzieje na wsi, u mojej świętej pamięci, u mojego świętej pamięci dziadka i babci. Ja u żadnego babci, żadnej dziad, żadnego, żadnej babci, żadnego dziadka nie mam. Żadnych dziadków nie mam. To jest, to wam mówię. No i tam żeśmy byli z moją, nie wiem jak to się nazywa, że mój tato ma siostrę rodzoną, a ona ma dzieci. Nie wiem, czy to jest siostra i brat rodzony, czy to kuzynostwo. Po prostu no... Znaczy nie rodzony, tylko czy to jest cioteczny, czy to kuzynostwo, ale albo cioteczni, albo kuzynowie, no nieważne. Jest takie najważniejsze w tej historii. I tam byliśmy i chodziliśmy sobie do lasu, ja popalałem fajki. No i pewnego razu idę sobie z kimś tam, nieważne z kim, już nie będę wszystkich tę historię mieszał, z kimś szłem i tam myśmy mieli takie coś, że były skrzynki takie. Skrzynki były na listy, ja tam przychodziłem, nie można było je otworzyć, ale w razie czego mieliśmy swój klucz, bo też do mojej tam dziadka, babci przychodziły listy. I się wchodziło i tam były takie jakby, otwierałeś taką klapę, i tam były takie kondygnacje, jakby takie w dół. O takie, otwierałeś klapę. O! Ale fajnie się trafiło. Otwierałeś klapę i były takie jedna, druga, takie jakby półki, tylko takie, nie półki, tylko takie z dach się wkładało w dół. Tak jakby, no takie głębokie były takie otwory jakby, o. One były takie podzielone, tam pięć było chyba koło siebie. No i tam była gazeta. Ktoś dostawał gazetę, ten jakiś program telewizyjny, za który płacił. Za który płacił, nie wiem, tygodniowo, czy miesięcznie, chyba miesięcznie. Tylko było z taką prenumeratę, można powiedzieć. W ogóle to świństwo, bo myśmy to... Znaczy ja głównie to brałem.
A ta osoba, która ze mną była, to nie, ale ja to brałem. To było świństwo trochę. Tą osobę chciałbym teraz przeprosić. Może ta osoba, nie wiem, czy żyje, bo u mnie tam od strony mojego taty na wsi, to tam co chwilę się dowiaduje, że ktoś się wiesza. A dziwna jakaś ta wieś. Jeżeli ta osoba by żyła i by to oglądała, to przepraszam. Byłem młody, głupi. Się kradł. No i wracam se. Jakaś kobieta mówi: o, widziałem. Mówi tak: widziałam, to ty. Mówi: ja wszystko powiem w waszej rodzinie. Ona tam znała moje nazwisko. Ona mówiła po moim nazwisku, ale nieważne. Jak ktoś wie, jak się nazywam, to wie. Mówi: ja wszystko powiem rodzinie, że ten. I ja mówię: dobra. Coś tam machnęłem do niej, czy coś. Czy pod nosem powiedziałem. No i idę. No i kopnąłem paczkę fajek. Patrzę, jakaś taka twarda się wydawała, czy coś. Mówię: no dobra. Mówię: kopnąłem paczkę fajek. No i teraz sytuacja. Otwieram, patrzę. O kurde, prawie cała paczka. Tam było chyba 18, czyli 19 albo 18, albo cała, bo już nie pamiętam. To były papierosy, które nazywały się fajrant. Fajranty. Ja mówię: dlatego fajranty, bo... Na tym mówię fajranty, bo papierosy się mówi tak, że nazywały się fajranty. A można powiedzieć, nazywały się fajrant? Też można. Nie wiem, fajrant. Taka była nazwa. To jakieś, nie wiem, czy to Polsce. Nie wiem, to nie wiem, jakie to były, nie wiem. To nie, paramonty były z takim jakimś ptakiem czorum. A fajranty już nie pamiętam. Może zdjęcie, jak znajdę, to wam tu wkleję. Ale ja raczej nie wklejam. Nie wklejam, bo ja nie mam czasu na montowanie filmów. Że tak one wyglądały. Może byście mieli odbicie lustrzane, bo nie dam rady kamery przekręcić, bo nie mam tak nagrywania, że aż tak i tak mogę, że w trakcie. Też właśnie tu jest ten ptak, to mnie zdziwiło, bo w paramontach też chyba był. A to o tym ptaku mi takim orle myślałem. I 126 zł, ktoś tu chce, co to jest w ogóle? Ma jakieś podróby. I fajranty kopnęłem i znalazłem całą tą paczkę. Całą czy nie całą, no tam było brakowało czy paru, no nieważne. No i skąd się wziął ten wers, że kiedyś tak zjarany, że nie mogłem podnieść pufy? Bo pewna osoba jeszcze wtedy z kręgu rodziny, że była w rodzinie. Ja tam chodziłem do lasu z nimi i tak mi się fajnie paliło i tak oszczędnie pamiętam, że paliłem, że ale tak mi się chciało tak palić wtedy, tak było to przyjemne. Nie wiem dlaczego, ale czułem taką przyjemność tego palenia kiedyś. Teraz to już tak po tylu czasie to już w ogóle palę, bo po prostu mam nauk, ale gdybym chętnie bym rzucił te fajki. I myślę, że przerzucę się na elektryka albo na coś, albo tego Joula kupię, bo ktoś polecał. Mam tego Logic Compact, też fajny, ale Joula, zobacz. I słuchajcie, no i tak po lesie chodziłem. Paliłem się, tak chciało palić, że tak było to przyjemne, że chciałem palić prawie jeden za drugim. Że aż nie mogłem wytrzymać. A kupywałem fajki w tym. Nie wiem, jak ja wtedy kupywałem. Ktoś mi chyba kupywał. A, ktoś mi kupywał, ja pamiętam. Tak, fajki. Prosiłem kogoś, już wiem. Kogoś z rodziny prosiłem, żeby mnie kupił. Ale sytuacja taka, siedzimy w domu, no i ta osoba mówi do mnie: tak, słuchaj, ja cię nauczę palić, mówię. Ja ci pokażę, jak się pali. No i kazał mi zrobić tak. Wziąć papierosa, zaraz wam pokażę. Zapalę od razu. Kazał mi wziąć papierosa. Przypalić go. Kurwa, nie widać mnie. Przepraszam, że tak przeginam. Muszę przejść trochę pod światło. Kazałem wziąć papierosa, o. No i kazał mi zrobić takie coś, zaraz wam pokażę. Niestety mnie nie będzie, o tu będzie mnie widać, patrzcie. Kazał mi tak zrobić, wziąć tak. Żeby tak zrobić, tak, wziąć fajka i o tak zrobić. Żeby tak zrobić, jakbyś powietrzem się chciał, jakbyś chciał powietrze złapać. No i za pierwszym razem, jak to zrobiłem, to tak mnie dusiło, pierwszy raz mnie tak dusiło, że myślałem, że się zmiotuje, że mnie normalnie płuca wyrwie. Za drugim razem mówi: jeszcze próbuj, ja cię nauczę palić, zobacz, jak ci się odechce palić. I tak mnie zmuszał z 5 razy czy 6. I ja potem poszłem, bo jajecznica, mówię wam, z prawdziwych od kur, cudowna była wtedy. Dziękuję mojej kuzynce czy siostrze ciotecznej za to jajecznie, bo była pyszna wtedy. No i ja chcę taką pufę, taką, wiecie, takie kwadratowe, takie małe jak pufa to wygląda.
takie na czterech kółkach. I chcę to podnieść. I ja tak się z tym gibałem, jakbym pijany był. A temu śpiewałem, że kiedyś tak zjarany, że nie mogłem podnieść puf. To do tego nawiązałem. No i co dalej? Potem sytuacja taka. Od tamtej pory, jak tak mnie uczył palić, się nie zaciągałem w ogóle. Ale próbowałem co jakiś czas robić tak, że paliłem i się dusiłem coraz mniej. No i pamiętam jak dziś. Miałem 17 lat. To było na wsi. Idę sobie na górę, bo moja mama jeszcze nie wiedziała, że ja palę. Się kryłem. Tam było takie sytuacje, że nawet babcia mnie podpisała. To mamy kablowała, nie powiem nie, kablowała. Ja za murkiem się chowałem. Ale pamiętam jak dziś. Miałem 17 lat. Siedziałem tam w takim korytarzu, gdzie masz tam jedne drzwi, po lewej stronie, po prawej drugiej, na wprost trzecie. Takie trzy pokoje. Jeżeli moja mama nie widziała, to siedziałem w środku w tym korytarzu, paliłem w środku. No i pamiętam, siedziałem tak. Zaciągnąłem się, puściłem dyma, mówię, nie kaszlę. Potem drugi, trzeci, czwarty. I oficjalna wersja jest taka, że zacząłem palić w wieku 14 lat. 14. Bez zaciągania. Ale jak ktoś chce się uprzeć, że nie zaciągałem się wtedy, no to od 17 lat palę. Bo wtedy zacząłem się już zaciągać. Czyli jeżeli od 14 roku zaliczacie to, bo już próbowałem palić, no to palę 15 lat. A jeżeli nie, i mówicie, że od 17, no to palę 12 lat. I tak do dziś. Nie mogę się pozbyć tego nałogu, niestety. Przykre to jest, ale nie mogę. Mam nadzieję, że kiedyś to się nastąpi i ja przejdę na jakiś elektryka czy na coś. Bo całkiem rzucić to mi ciężko jest. Dobry? Ale... Całkiem rzucić to jest ciężko. Ale będę się starał, próbował. Albo coś zmieniał, coś innego wymyślił. To cała historia moja. Do tej pory palę. Trzymajcie się, na razie. Też chciał temat kiedyś papierać, żeby już nie było pytań, od kiedy zacząłem palić i jak to się stało. To tyle chciałem wam powiedzieć. Trzymajcie się, na razie. Cześć.